Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj postaram się przygotować dla Was bardzo fajną audycję, a mianowicie porównanie czterech modeli miniaczy, które aktualnie mamy na rynku. Okazja jest kapitalna, dlatego że dołączył do floty Mini 4K mały budżetowy dron, który podczas Black Friday kosztuje 249 euro. W tym wykonaniu podstawowym. Słuchajcie, i teraz postaram się to porównanie przygotować w taki sposób, żeby omówić mocne i słabe strony każdego z tych modeli. Dzięki temu będziecie mieli porównanie, skalę porównawczą, a także rozeznanie, który z tych modeli wybrać. Zaczynamy w takim razie od Mini 4K. Słuchajcie, na pewno tutaj podstawową sprawą jest budżet. Ten dron kosztuje 249 euro. Jak na drona tej klasy to jest naprawdę nieduży pieniądz. Przede wszystkim on ma 4K w 30 klatkach na sekundę i bitrate, to jest też ważne, 100 megabitów na sekundę. Profil kolorystyczny normalny, więc szału nie będzie, ale ta jakość jest naprawdę wystarczająca, żeby spokojnie na Instagram czy na social media, na Facebook, na YouTube publikować, oczywiście nie do profesjonalnych, super profesjonalnych materiałów, gdzie łączymy wiele ze sobą ujęć z bardziej profesjonalnych kamer, ale spokojnie do amatorskich celów nam wystarcza. Jeżeli chodzi o fotografię, 12 megapikseli i mamy pliki RAW. Poza tym mamy też quickshoty, czyli mamy taką namiastkę trybów inteligentnych. Akumulator wystarcza na około pół godziny lotu. Zakres ISO od 100 do 3000 200. Kodek tutaj mamy H264. Mamy też możliwość wykonywania panoram sferycznej 180 stopni, a także szerokiej panoramy, tak się nazywa to w DJI. Jeżeli chodzi o ruchomość gimbala, 20 stopni do góry, 90 na dół. Mamy sensory tutaj dolne i transmisję OcuSync. To jest 720p na 30 klatek na sekundę i to jest OcuSync O2. Więc tak to wygląda i to są te parametry, a także zalety. Na pewno jest łatwy w użytkowaniu, lata dość długo i obrazek daje naprawdę niezły jak za maszynkę, która kosztuje tak niewiele. Kiedyś pamiętajcie, że Fantoma 4 kupowało się za 8000 zł i dawał bardzo podobny obrazek do tego, więc uważam, że to są spore zalety. Oczywiście ma też wady, tak? Jego wadą jest przede wszystkim stosunkowo mały sensor, bo to jest 1/2/3 cala, więc i to jest też ciemniejsza optyka, bo tutaj mamy przysłonę 2.8, więc nie jest to król pod kątem low light. Natomiast zdjęcia jesteśmy w stanie wyciągnąć przy dłuższym czasie naświetlania i lekko podniesiemy ISO na 200 czy na 400, jesteśmy w stanie wyciągnąć w miarę przyzwoite zdjęcia. Nie ma tutaj żadnych sensorów dla osób, dla których to jest ważne. Trzeba pamiętać, że tylko jest wspomaganie tego lądowania, ale nie mamy sensorów przednich, tylnych, nie ma obstacle avoidance, on nam nie ominie czy nie zatrzyma się przed przeszkodami. Nie ma też trybów inteligentnych, takich jak śledzenie obiektu, krążenie i tak dalej, więc trzeba być świadomym, że ten dron nie da nam wszystkiego, natomiast budżet jest rewelacyjny. Kiedy go stosujemy? Kiedy po pierwsze jesteśmy na budżecie, po drugie jako drugiego drona do bardziej takich ryzykownych misji, do lotów na pół przypale trzeba latać też na większym ryzyku. Też kiedy ryzykujemy na przykład, że ten dron się nam może rozbić, bo dokupimy sobie do niego za grosze DJI Carry Fresh i to jest fajna sprawa, więc uważam, że warto przemyśleć jego wybór. Nie jest to zła pozycja, nie jest to oczywiście super szał, ale daje naprawdę wiele, porównując do innych tanich modeli na rynku. Uważam, że to jest naprawdę fajna propozycja. I teraz kolejnym przeskokiem już 100 euro więcej, ja myślę, że nawet nie 100 euro, bo to jest 335 euro w stosunku do 249, jest miniacz, a mianowicie mini trójeczka, tak? To jest ta maszynka. I co on nam daje, jeżeli chodzi o miniacza 3? Przede wszystkim ma lepszy obiektyw, bo tutaj jest sensor 1/1/3 cala, ta matryca, i też ma już tutaj 48-megapikselową. Fakt, że to jest układ quad bayer, więc to nie jest typowy 48-megapikselowy sensor, ale mimo wszystko jest to już dużo. 4K w 30 klatkach, podobnie jak mieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o panoramy,
Też bardzo podobnie, jeżeli chodzi o bitrate i kodek, tak samo jak było wcześniej, czyli 100 megabitów na sekundę i kodek tylko H264. No i profil kolorystyczny tutaj mamy do dyspozycji normalny. Większa ruchomość kamery, bo mamy od 60 stopni do góry do 90 na dół, czyli 150 w sumie stopni. No i to jest też fajne, że ma horizontal i vertical, czyli ma true vertical shooting. To znaczy, że ten dron obraca też kamerę do pionu i to jest świetne. OcuSync, jeżeli chodzi o zasięg, OcuSync O2, 720p na 30 frame per second, czyli 30 klatek na sekundę. I sensory ma tylko dolne, czyli nie ma trybów inteligentnych, oprócz quickshotów i nie ma też miniacz trójka, tutaj żadnego omijania przeszkód, żadnego śledzenia i tak dalej. Natomiast do fotografii jest bardzo fajny ten zasięg, ta transmisja OcuSync O2, ona już jest naprawdę wystarczająca i to wygląda całkiem przyzwoicie, jak na kwotę. Jeżeli miałbym wybrać, to bym wolał dopłacić do miniacza 3, szczególnie tam, słuchajcie, gdzie będziemy latali po zmroku, w takich sytuacjach, kiedy będziemy mieli troszeczkę już mniej światła, tam docenimy fakt, że mamy tutaj tą matrycę jasną, że tą optykę mamy jasną. 1,7 przysłona, no i 1 na 1 trzecią cala sensor. I teraz, jeżeli przejdziemy do Mini 3 Pro, on już praktycznie nie jest też wspierany przez DJI tak bezpośrednio, to trzeba wziąć pod uwagę. Na rynku polskim jeszcze są dostępne te modele, ale z floty DJI on powoli wychodzi i w oficjalnym sklepie jako produkt pełnowartościowy nie jest sprzedawany. To jest Mini 3 Pro. On ma bardzo zbliżone parametry optyki jak Mini trójeczka, aczkolwiek ma wyższy zakres ISO, ma 4K do 60 klatek na sekundę, jeżeli chodzi o wideo, ma też wertykalną panoramę, czyli dodatkowo ma panoramę pionową, bitrate ma wyższy, bo jest 150 megabitów na sekundę i kodek też ma H265. To, co go wyróżnia także, to jest fakt, że ma tutaj profil kolorystyczny Disney-like, oprócz normalnego. Zakres jest bardzo podobny ruchu do Mini 3, czyli 60 stopni do góry, od poziomu się odchyla i 90 na dół, ale ma tutaj już czujniki przednie i tylne. Ma też OcuSync O3, Full HD w 30 klatkach na sekundę, więc ten dron da już nam zdecydowanie więcej, ale trzeba pamiętać o tym, że on powoli będzie wychodził też ze sprzedaży, dlatego że on stanowi konkurencję do miniacza 4, a Mini 4 już jest sprzedawany w ogóle w innych pieniądzach. To już jest poziom naprawdę mocny, bo nie 300, a 809 euro. I teraz, co możemy powiedzieć o Mini 4? Co go cechuje? To jest najlepszy dron do 250 gramów, jaki do tej pory powstał na rynku. To, co ma bardzo ciekawe, to oprócz optyki, o której mówiliśmy tutaj wcześniej, oczywiście też ma 48-megapikselową matrycę, ma 10-bitową skalę kolorów, więc za to płacimy na pewno. Profile kolorystyczne Normal, D-Log-M, ale także HLG i ISO, zakres ISO ma dość 6400 w normalu, ma też 4K w 100 klatkach na sekundę nawet, ma tryb nocny, 150 megabitów na sekundę i ma też 265. W trybie nocnym on ma wyższy zakres ISO, na to trzeba być świadomym, że on nawet nam szarpnie nie 6400, ale podwójną wartość, czyli 12800 w trybie nocnym wideo. Do 100 klatek na sekundę, tak jak mówiłem, 10-bitowa skala kolorów, no i też ma OcuSync O4. Ma Full HD transmisję, jakość podglądu w 60 klatkach na sekundę. Śledzi nam też obiekty pięknie i ma szereg inteligentnych trybów, między innymi ma, wiadomo, spotlight, śledzenie po tarczy zegarowej, ma dobrą odporność na wiatr, ma też dodatkową lampę, możliwość przeniesienia go do klasy C1, czyli latania powyżej 120 metrów nad punktem startu, to jest też ważne. No i ogólnie jest to najlepszy dron, aczkolwiek kosztuje też dużo, prawda? Bo jego najlepsza wersja to jest za 5000 zł obecnie, a tutaj mieliśmy 1200, więc widać, że dwa małe drony mają tak dużą rozpiętość w cenie, ale
de facto, jeżeli wykorzystamy jego możliwości, to faktycznie wiemy, za co płacimy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wykorzystać możliwości, bo nie kolorujemy, na przykład nie robimy postprodukcji jakiejś bardziej zaawansowanej, nie potrzeba nam aż takich trybów inteligentnych typu śledzenie po tarczy zegarowej z danej pozycji, nie potrzeba nam ujęć ze śledzenia w 4K w 50 klatkach czy 60 klatkach, nie potrzeba nam 4K w 100 klatkach nagrywać i trybu nocnego, no to wiadomo, że możemy pomyśleć o dronie niższej klasy. Ale mniej więcej, słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o cały zakres. Wiadomo, że Mini 4 Pro też nie jest jeszcze idealnym dronem, bo to jest nadal matryca 1:1/3 cala. Wiadomo, że można przesiąść się na R3 czy R3S, ale nawet na Mavica 3 Classica można kupić używanego w niezłej cenie, który ma już matrycę 4:3, to jest w ogóle przeskok absolutny. Ale jeżeli chodzi o te cztery modele, można je polecić, szczególnie tam, gdzie jest dyskrecja potrzebna, bo one są ciche, tam, gdzie nie chcemy się rzucać w oczy, a jednocześnie ten zakres chcemy pokryć, czyli nagrania w 4K i pliki RAW na pewno. W przypadku tych trzech modeli, czyli Mini 3, Mini 3 Pro i 4, mamy lepszy obiektyw i tutaj trzeba być świadomym, jaśniejszy, który daje nam ujęcia w pionie, natomiast tutaj mamy ciemniejszy obiektyw tylko w poziomie, no i 4K w 25, mniejszą matrycę, to co jest też ważne. I to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o to, co chciałem Wam powiedzieć, tak na szybko. Jeżeli miałbym polecić kumplowi doradzić, ja ze swojej strony, gdybym miał kupować i miałbym mało kasy, to bym kupił Mini 3. Tego bym kupił tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już byłaby totalna taka oszczędność, ale jednak warto moim zdaniem dopłacić to niecałe 100 euro i wziąć miniacza trójeczkę ze względu na jakość kamery. Natomiast jeżeli kasa nie jest aż taka ważna, bo na przykład zaczynamy zarabiać, na przykład na weselach chcemy, czy jakieś inne imprezy pofilmować, czy zrobić ciekawsze rzeczy z tym dronem, typu inteligentne tryby, to faktycznie Mini 4 Pro poszukałbym, czy to używanego, czy to nowego. Tak to wygląda na dzisiaj. Ja, słuchajcie, ze swojej strony zachęcam Was też do skorzystania z moich warsztatów online, gdzie omawiam każdy z tych modeli. Mamy tutaj, w zależności od tego, czy to jest Mini 2, wcześniej był, teraz 4K, czy typu szereg Mini 3, Mini 3 Pro, czy Mini 4. Przygotowałem takie kompleksowe warsztaty, gdzie omawiam całą funkcjonalność i wykorzystanie tego drona pełnego danego modelu, od pudełka aż po projekty kreatywne. I zapraszam Was bardzo serdecznie. Linki podam w polu opisu, a także w komentarzach. Wszystkiego dobrego, widzimy się na bieżąco. Pozdrawiam i do zobaczenia. Trzymajcie się, pa!